Państwa, koncert dyplomantów. Zapoczątkowaliśmy ileś lat temu w szkole, już sporo, pamiętam, chyba pierwszy odbył się tutaj w tej sali w 2005 albo 2006 roku. To już jest 11 lat. Ja nawet nie liczyłem, ilu solistów mamy dzisiaj. Kolejność tylko w imieniu już prawie powiedziałem, nie miałem siły z tych wszystkich partytów, z tych wszystkich rzeczy muzycznych, artystycznych, które pracowaliśmy. Natomiast według kolejności usłyszą Państwo naprawdę moim zdaniem wybijających się uczniów z takiego wybijającego, wybitnego rocznika, w którym w jednej klasie znalazło się dużo osobowości godnych miana artysty już teraz kończąc szkołę średnią. Przed nimi oczywiście za niedługo dyplomy, za niedługo inne rzeczy, a dzisiaj gramy dla przyjemności. Dzisiaj nikt nas nie ocenia, ocenę mają za jakiś czas, są komisje już wyznaczone. Dzisiaj gramy dla Państwa, gramy dla siebie, gramy z potrzeby tworzenia muzyki. Teraz czas na wiolonczelę. Adam Kapuśniak z klasy profesora Franciszka Pala. No Adama znam od takiego małego, chociaż tak nie wygląda na takiego małego. Na początku tak troszkę ktomrny gdzieś chodził, nie chodził, gdzieś znikał na długie czasy. O, i to miałem tak mi się przypomina, gdzieś po głowie chodzi taki zazor dumny, że jest, a nagle go nie ma, jakiś ileś tam prób i dopiero trzeba coś z tym fantem zrobić. Ale od kilku lat jest naprawdę wiodącym wiolonczelistą i wiodącym wiolonczelistą był tutaj w orkiestrze. Pamiętam jeszcze te czasy, kiedy tutaj najstarsi, zresztą pamiętają, jak wprowadził tę legendę Bałtyku z panem Tadłowskim, gdzie się zgadza, nie? Sara nie grała. To wyjdziemy do tego dlaczego. Natomiast to pewne wydarzenia zostają w pamięci i pamiętamy to wtedy na pierwszym roku i do dzisiaj, pomimo że to 6 lat temu, ten pierwszy rok to wydarzenia, jak nagrywaliśmy tutaj telewizyjnie z kamerami, bardzo trudny utwór Feliksa Nowomińskiego, Legendę Bałtyku, to pamiętają, a byli wtedy na pierwszym roku i zapamiętałem szczególnie właśnie Adama, ponieważ tam było trudne solo wiolonczelowe i trzeba było z tego sola go niestety przepytać. Ale radził sobie bardzo, bardzo dobrze. Ale od kilku lat jest naprawdę znakomitym muzykiem, wiodącym tutaj i aż żal się z nim rozstawić. A zagra dla Państwa dzisiaj pierwszą część koncertu Edwarda Elgara, koncertu na wiolonczelę. Adam Kapuśniak i z klasy profesora Franciszka Pala.